Państwu. Nazywam się Mirosław Antoniszyn. Jestem mieszkańcem Chełmska od zawsze, można powiedzieć. Przez dłuższy czas, bo przez 10 lat byłem sołtysem Chełmska, też organizowaliśmy różnego rodzaju, robiliśmy palmy, wieńce drużynkowe i tak dalej. Obecnie już nie jestem sołtysem od jesieni. Ale tradycja została. Tradycja została, tradycję będziemy pielęgnować, pielęgnujemy. I tak robiliśmy palmy, zaczynaliśmy od 3-metrowej. 3, 4, 5-metrowa. W zeszłym roku była 10-metrowa. W tym roku pomysł mojej małżonki, też i mój po części oraz grupy mieszkańców, którzy byli chętni do pomocy. Zrobiliśmy palmę o wysokości 14 m 60 cm. Taka, to znaczy rekord jeszcze nie jest pobity, ale to nie chodzi o bicie rekordów, chodzi o podtrzymywanie tradycji i przekazywanie jej młodemu pokoleniu. Osoba, która nam pomagała, Michałek, ma też 11 lat i razem z nami bardzo chętnie działał przy tym tworzeniu tego dzieła. To dzieło ma 150 kwiatów, 3 wiadra bazi pięknie usytuowanych. Sołectwo tak uciąłek. Dobrze, a sołectwo Stara Białka. A to się zupełnie serio. Jaki jest przepis na najlepszą palmę w roku? No, moja babcia zawsze mówiła, że te kolorowe bibuły to niestety kiedyś nie były. I po prostu, jak tradycja, to tradycja. Moje kwiatki, moje palmy, już miałam komentarz z ławki, że to nic pięknego, no ale trudno, żeby suszony kwiatek wyglądał jak żywa farbowana bibuła. Po prostu. Nie spodziewałam się tego, ale poszłam na całość. Zawsze taką robię, jak robiła moja babcia, która pochodziła z Nowego Sącza. To, co nazbierała na polu, to były palmy, a nie kupione w bibułę. Moja jest smutna przy tych kolorowych. To opowiedzmy, co w tej palmie znalazłaś? Słomianki, zatrawie, to wszystko rośnie u nas. Osed ozdobny i zboże. I nic więcej. Długo pani robiła tą palmę? Nie, ale już o tym myślałam latem, żeby zbierać i suszyć. A samo wykonanie nie jest długie. A jak pani robi palmę, to najpierw pani sobie wymyśla, jak ona będzie wyglądała i potem robi? Czy to najpierw, tak? Najpierw zbieram kwiaty i myślę, żeby zaopatrzyć się w te kwiaty. Odkąd pamiętam, bo jestem rdzennym mieszkańcem tutaj Chełmska Śląskiego, tutaj się urodziłem i wychowałem. I odkąd pamiętam, w wieku 5-6 lat, już jak byłem takim małym chłopcem, biegałem i też szukałem bazi różnych bibuł. Wiadomo, jak to kiedyś było inaczej. Teraz mamy troszkę inaczej. Takie początki nasze, jak my tutaj pamiętamy z dzieciństwa, to była pani Danusia Suchwałko, wieloletnia działaczka i założycielka klubu, nie klubu, tylko może powiem zespołu Zgoda. I ta tradycja jest podtrzymywana do dzisiaj. Ona tak miała taki dar przekonywania dla dzieci, dla młodzieży. Chętnie żeśmy się angażowali do tej pracy i pomocy za jakieś tam przykładowe cukierki czy czekolady. Były to troszkę inne czasy. Chętnie współpracowaliśmy jako takie grono kolegów. Chętni byliśmy do pomocy. Pani Danusia też nas doceniała. Organizowano nam jakieś tam w nagrody wycieczki, nie wycieczki i to tak chciała, żeby to była ta tradycja podtrzymywana. No i jak się okazuje, to zdało egzamin. Jest to bardzo fajna inicjatywa, bardzo fajnie tradycja podtrzymywana i myślę, że jeszcze nie jedno nasze pokolenie przeżyje.